Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danej. Bardzo lubię kaszę jaglaną, gotuję ją bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu i dzisiaj o tym, jak dobrze ją ugotować. Kasza jaglana jest bardzo zdrowa, dlatego warto spożywać ją przynajmniej dwa razy w tygodniu. Wygląda tak. Małe żółte ziarenko z czarną kropeczką po środku i aby była smaczna, trzeba ją dobrze ugotować. Źle ugotowana ma taką charakterystyczną goryczkę, która niezbyt dobrze smakuje, więc naprawdę warto przyłożyć się do dobrego ugotowania kaszy. I dobra wiadomość, jest to bardzo proste. Sposób gotowania jest bardzo ważny, zatem jak ją dobrze ugotować? Po pierwsze trzeba znaleźć dobrą kaszę, najlepiej taką ekologiczną, czyli niekoniecznie kupujemy najtańszą. I kiedy mamy już kaszę wybraną i kupioną, to teraz wystarczy ją tylko ugotować. Ja w dzisiejszym filmiku pokażę dwa sposoby gotowania kaszy jaglanej z prażeniem i bez prażenia, dlatego rozdzieliłam ją na dwa kubki. Jeśli chodzi o wybór sposobu, to ja zdecydowanie wolę wersję z prażeniem. Kasza jest ugotowana na sypko i jest idealna do mięs, gulaszy, do sosów, do warzyw, do zapiekanek, ale jeśli chcecie mieć kaszę ugotowaną do dania, gdzie sypkość nie ma takiego dużego znaczenia, na przykład do deserów, czy kremów, czy naleśników, gdzie kasza może być taka bardziej wilgotna i zbita, spokojnie można to prażenie pominąć i zastosować drugi sposób. Zatem zaczynamy. Jak ją gotować? Najpierw wariant z prażeniem. Ja będę ją prażyć na suchej patelni, ale można także sięgnąć po suchy garnek, na przykład ten, w którym za chwilę będzie kasza gotowana, i mocno ją rozgrzewam. Przypominam, patelnia sucha i kiedy patelnia lub garnek są już mocno rozgrzane, wsypuję kaszę, rozprowadzam na dnie i na średnim ogniu prażę przez kilka minut, często mieszając. Uważam przy tym, żeby kaszy nie przypalić. Kiedy tylko poczuję jej przyjemny, podprażony zapach, jest gotowa i zdejmuję ją z patelni. Niektórzy porównują ten zapach do orzechowego. Mi ona po prostu pachnie prażoną kaszą, ale sami zobaczycie. Z całą pewnością go rozpoznacie. Po mniej więcej 3 minutach kasza wygląda tak, jest bardzo gorąca i paruje. Cały czas mieszam, żeby jej nie przypalić i jest już zdecydowanie dobra. Wyłączam grzanie, przekładam do garnka i zalewam mniej więcej szklanką wrzątku. To bardzo ważne, dzięki temu kasza nie będzie miała tej goryczki, no i trochę ją sparzymy, nie wiadomo jak ona była oczyszczona. Teraz przelewam to dokładnie przez sito, odcedzając kaszę z tego wrzątku. Ja jeszcze przepłukuję ją gorącą wodą, dokładnie wypłukując tą wodą kaszę, która przykleiła się do dna garnka. I całość dokładnie odsączam i tę odsączoną kaszę przekładam teraz do garnka i można gotować. Od tego momentu sposób gotowania kasz w obu wariantach, czyli z prażeniem i bez prażenia, wygląda dokładnie tak samo. Na jedną miarkę kaszy, w moim przypadku była to jedna szklanka, dolewam dwie miarki gorącej, wrzącej wody, czyli 1:2. Wody do gotowania nie solę, będę solić na końcu. Mieszam, zagotowuję, po czym przykrywam, włączam grzanie i gotuję na możliwie najmniejszym ogniu przez jakieś 15 minut. Przez czas gotowania absolutnie nie podnoszę pokrywki. Po 15 minutach na wolnym ogniu pod przykryciem kasza jaglana wygląda tak. Widać, że bardzo ładnie wchłonęła wodę, zwiększyła swoją objętość, jest taka puszysta i wyraźnie ugotowana na sypko. Teraz wyłączam grzanie i zostawiam pod przykryciem, nie podnosząc cały czas pokrywki, na jakieś 5 minut i dopiero po tym czasie zaglądam do garnka i kasza jest gotowa, można doprawiać. A drugi sposób gotowania kaszy bez prażenia polega na tym, że kaszę przesypuję na sito i bardzo dokładnie, kilkukrotnie płuczę pod bieżącą wodą. Można ją także przesypać do naczynia i kilkukrotnie, 5-6 razy zmieniać wodę i płukać tak długo, aż kasza będzie porządnie wypłukana. To jest kluczowe. Płuczę ją w zimnej wodzie i kiedy kasza już jest porządnie wypłukana, przekładam ją do garnka. Zalewam wrzątkiem, podobnie jak w wariancie z prażeniem. Bardzo krótko można ją także przelać wrzątkiem na sicie, chodzi o to, żeby ją sparzyć, a następnie dokładnie odcedzam i odcedzoną, odsączoną przekładam do garnka i dalej postępuję tak jak z kaszą prażoną. To jest, zalewam wrzątkiem na jedną miarkę kaszy, dwie miarki wrzątku. Jeśli kasza ma być taka bardziej wilgotna, można dodać 2,5 miarki wrzątku, czyli u mnie na szklankę kaszy dwie szklanki wody wlewam. No i jak wspomniałam, po ugotowaniu czas ją doprawić. Po 5 minutach podnoszę pokrywkę i kasza jest naprawdę pulchna
i bardzo dobrze ugotowana. Ma ten swój przyjemny, charakterystyczny, podobno orzechowy zapach. Sami zobaczycie. I teraz dodaję tutaj sól w takiej ilości, jaka Wam odpowiada, na przykład pół łyżeczki oraz łyżkę lub pół łyżki oleju, jakiegoś takiego dobrego, o dobrym smaku. Bardzo dobrze pasuje tutaj olej lniany, olej słonecznikowy. Ja dodam dzisiaj olej z pestek winogron, pół łyżki. I dokładnie, ale delikatnie mieszam, najlepiej widelcem, żeby kasza pozostała taka właśnie fajna, sypka. Wygląda przepięknie. Teraz sprawdzimy, jak smakuje. Słuchajcie, jest naprawdę doskonała sama w sobie, no ale ja o tym wiem, bo często ją gotuję. Ugotujcie ją sami i zobaczycie, że można ją zjeść nawet w takiej bazowej postaci, ale będzie także doskonałym dodatkiem do mięs, sosów, sałatek, zup, a nawet deserów. I to są dwa najbardziej podstawowe sposoby gotowania kaszy jaglanej w wodzie bez soli. Później doprawiamy już po ugotowaniu. No i tu mam obie kasze, to znaczy ugotowane na dwa różne sposoby. Tutaj kasza prażona. Tutaj kasza nieprażona. Widać na pierwszy rzut oka różnicę. Ta prażona jest taka rzeczywiście bardziej na sypko ugotowana, każde ziarenko niemalże osobno. Natomiast ta nieprażona także jest ugotowana na sypko, ale ma taką większą tendencję do brylowania się, zlepiania się, jest taka bardziej wilgotna jakby. Ta prażona ma może tylko taki ciut bardziej orzechowy, taki bardziej przyjemny zapach. Jeśli natomiast chodzi o różnice w smaku, to ja dużych różnic tutaj nie znajduję. Obie są ugotowane w sposób taki neutralny. Obie są bardzo smaczne, bez goryczki, delikatne. I naprawdę dobrze ugotowane. Można je teraz wykorzystywać do wielu smakowitych dań. Ja dodam jeszcze, że taka kasza bardzo dobrze przechowuje się w szczelnym pojemniku w lodówce, więc bywa, że dość często, na przykład w trakcie weekendu, gotuję sobie większą porcję kaszy, przekładam do pudełka i zużywam w ciągu tygodnia, na przykład na śniadanie, do sałatek, do dań głównych, które przyrządzam już w trakcie tygodnia, kiedy wrócę na przykład z pracy. Jak sami widzicie, w ugotowaniu kaszy jaglanej wielkiej filozofii nie ma. Można ją sobie przygotować także zawczasu, zatem wymówek nie ma. Gotujcie kaszę jaglaną, jest bardzo zdrowa, a ja postaram się w najbliższym czasie podrzucić kilka sprawdzonych, smacznych przepisów z wykorzystaniem ugotowanej już kaszy jaglanej. Smacznego!